Znasz się, mieć dużo do powiedzenia w tej drużynie? Nie, to o to nie chodzi, jak tak najbardziej pomóc i może być, że będę musiała wziąć dużo odpowiedzialności, ale tego teraz na razie nie mogę jeszcze powiedzieć, bo to jest rzecz, którą się czuję, jeśli się zaczyna grać w treningu, co drużyna potrzebuje, gdzie potrzebuje pomoc, może ja będę potrzebowała pomoc, która inna zawodniczka będzie musiała odpowiedzieć na mnie, żeby mi pomóc. Ogólnie to rzeczy, które czuć, jeśli się już zaczyna grać, jeśli się czuje atmosfery po prostu na pracy. A przed losowaniem Ligi Mistrzyń jakieś życzenia? Muszę powiedzieć, że teraz 2 lata, że grałam i zawsze grałam przeciwko mojego trenera kadry narodowej i tam Giovanni Guidetti. Już się śmiałem, mówiłem na pewno 3 razy, 6 razy od nowa gramy. Jeśli by było, to by było bardzo śmiesznie. Niemki Rosjanki. No i zobaczymy wtedy. No. A mogę się powiedzieć mi Polska, generalnie, to jest dla Ciebie jakieś dodatkowe wyzwanie? Będziesz tutaj czuła, nie wiem, większy stres, czy z kolei będziesz bardziej uskrzydlona niż w każdym innym kraju? Czy nie ma żadnego znaczenia? Nie, na razie nie wiem, co mnie odczekuje, ale to, co ja wiem, że że po prostu sport jest bardzo, jak się mówi, ten sport cierpusów bardzo lubiony w Polsce, który nigdzie w innym państwie się nie znajdzie i to jest po prostu bardzo fajna rzecz, którą się kocha, że po prostu taka jest, znaczy też popularna, ale też taka, jak się mówi, ukochana u innych ludzi, może nie u ludzi, którzy grają w siatkówce, bo na przykład w Niemczech tak jest, że kto gra w siatkówce, okej, jest w siatkówce, ale inni idą na piłkę nożną, a tutaj w Polsce po prostu, jeśli chodzi o siatkówkę, to jest bardzo inna atmosfera, której każda osoba, która kocha ten sport, sobie życzy. I dla Ciebie pewna kwestia nieistotna, ale tak z ciekawości zapytam, na koszulce będziesz miała rzec z kropką, czy bez rzec z kropką, jaka nie będzie licencja nawet na Polską Ligę, nie wiesz? Nawet nie wiem. Bo tutaj w Prewcie lansuje Małgorzata Kożuch. Nawet nie wiem. No Kożuch to jest prawidłowo, ale nie wiem, jak będzie na koszulce, to chyba trzeba... A numer zostawisz? 17 będę miała, bo 14 ogólnie to jest mój numer, ale tutaj Ewelina była, była zajęta i... Czyli nie kłóciłaś się? Nie, ja nie... A jak wrażenia z obiektu? Jeśli by była wolna, jeśli by nie było problemu, to bym poprosiła, ale ogólnie to ja nie chciałam komuś zabrać koszulki, nie, to dlatego wziąłem 17 i jestem szczęśliwa. Wrażenia obiektu? Dziękuję. Ergo Arena robi wrażenie? Ja już słyszałam, na zdjęcia widziałam, tata mi też opowiadał o tej arenie, wczoraj już tutaj byłam, żeby spojrzeć, piękna arena, że grać tutaj jest, nie wiem, jestem też bardzo dumna, że będę mogła tutaj grać w takiej arenie.